W ramach malinowych warsztatów przeprowadzać będziemy doświadczenia z naszym nowym produktem Jaravita Frutrel. Jest to produkt, który wprowadzamy w tym roku do naszego portfolio. Mimo że jest to produkt przetestowany od wielu lat na rynkach zagranicznych i wiele osób mówi tutaj z zadowoleniem o tym produkcie, w związku z tym zdecydowaliśmy się go wprowadzić do naszego portfolio. Aby przedstawić Państwu rezultaty stosowania tego produktu, właśnie będziemy tutaj przeprowadzić doświadczenia w malinie, jakie rezultaty możemy osiągnąć stosując ten nawóz dolistny, który cechuje się wysoką zawartością składników odżywczych. Jeżeli chodzi o sam produkt, jest to produkt zawiesinowy, długo działający. Stosujemy go na początku kwitnienia, czyli jak Państwo widzą, to jeszcze mamy parę tygodni, żeby ten produkt zastosować, czyli też Państwo mogą się w niego zaopatrzyć i również wypróbować na własnych plantacjach. Natomiast jeżeli chodzi o samo działanie i w ogóle zawartość, która będzie wpływała na to działanie, jest to produkt zawierający wysoką zawartość dobrze dobranych składników, m.in. wysoką zawartość fosforu, który jest tutaj będzie niezbędny, żeby dostarczyć energii, jeżeli chodzi o proces zapylenia i zapłodnienia. Jest to też nawóz wyjątkowy z tego względu, że udało nam się połączyć nawóz zawierający fosfor i wapń, czyli zawiera tutaj także dużą zawartość wapnia, która jest niezbędna, jeżeli chodzi o etap zawiązywania owoców i wczesnego dorastania tych owoców. I to jest ważne, jeżeli zależy nam na uzyskaniu wysokiej jakości produktu końcowego, czyli wapń jest tutaj jednym z najważniejszych składników. Oprócz tego nawóz ten zawiera mikroelementy, takie jak cynk i bor, które jak Państwo też na pewno wiedzą, są niezbędne, jeżeli chodzi o proces zapylania ze względu na wzrost łagiewki pyłkowej. No i też będzie istotny, jeżeli chodzi o procesy podziału komórkowego we wczesnych zawiązkach. Czyli jeżeli zależy nam na uzyskaniu wysokiego plonu, musimy brać pod uwagę to i dostarczyć tych składników, które będą miały wpływ na podziały komórkowe i pozwolą osiągnąć ten potencjał, który drzemie w roślinie. Jeżeli to zaniedbamy, jeżeli zaniedbamy dostarczenia tych składników bezpośrednio do owoców, możemy mieć problem z uzyskaniem właściwego wzrostu owoców, nawet jeżeli będziemy dostarczać składników korzeniowo. Kolejnym ważnym aspektem tego nawozu, o którym Państwu będziemy tutaj mówić i który Państwo będą mogli zobaczyć efekty, jest to pierwszy nawóz, w którym zastosowaliśmy wyciąg z alg. Ascophyllum nodosum. Jest to pierwszy produkt w portfolio Jary, zawierający właśnie ten składnik, który na pewno poprawi kondycję roślin, pozwoli redukować stresy, które, no, jak Państwo sami wiedzą, są obecne w tym roku, szczególnie jeżeli chodzi o suszę, która występowała wczesną wiosną. Teraz mamy problemy z wysokimi opadami. Czyli jeżeli mamy takie trudne sytuacje do rośliny, ten dodatek alg morskich w tym nawozie na pewno poprawi sytuację takiej rośliny. Jeżeli chodzi o pozostałe właściwości tego nawozu, tak jak wspomniałem, jest to nawóz długo działający, zawiesinowy. Wykonujemy oprysk raz w sezonie, na początku kwitnienia, jeżeli chodzi o maliny, i wykonujemy go w ilości 3 litrów na hektar. Dodatkowymi zaletami tego nawozu jest to, że posiada dużo składników dodatkowych, takich jak zwilżacze, czyli pozwala na właściwe rozprowadzenie cieczy roboczej po liściu. Zawiera także adsorbenty, które pomagają wchłaniać te składniki odżywcze z nawozu, czyli ułatwiają pobieranie go przez liście. Zawiera emulgatory, czyli pozwala na właściwe rozprowadzenie tych wszystkich składników, czyli tego fosforu, wapnia, cynku i boru w nawozie, tak żeby on był równomiernie dostarczony do rośliny. Zawiera także przylepiacze, czyli dzięki temu mogą Państwo go wykonać oprysk i ten nawóz pozostaje na roślinie przez dłuższy czas, do 3 tygodni, i przez ten czas, przez cały ten okres nawóz ten będzie dostarczany do rośliny. Czyli wykonują Państwo jeden oprysk w sezonie i dzięki temu mają Państwo spokój na 3 tygodnie, jeżeli chodzi o dostarczanie składników odżywczych w tym ważnym etapie, jakim jest początek kwitnienia, potem kwitnienie i zawiązywanie owoców. Stosując Jaravita Frutrel, mają Państwo gwarancję, że roślina osiągnie w pełni swój potencjał, pod warunkiem, że zostały oczywiście spełnione wszystkie warunki, tak jak nawożenie i pogoda. I dzięki temu mają Państwo pewność, że ten plon będzie i obfity, i wysokiej jakości. Oczywiście zapraszam Państwa na malinowe warsztaty, na obejrzenie tych wszystkich plantacji, które odbędą się 23 czerwca na plantacjach malinowych tutaj w Karczmiskach. Dziękuję bardzo.